Co roku rolnicy sporą część wydatków przeznaczają na dostarczenie kukurydzy odpowiedniej ilości azotu. Ale czy azot na Państwa polach jest bezpieczny? Warto się zastanowić nad tym, co dzieje się z azotem. Dlaczego pod koniec lata na plantacjach widoczne są niedobory azotu? Odpowiedź znajduje się w glebie i wynika z tego, co dzieje się z azotem po zastosowaniu nawozów azotowych. Zanim rozpocznę pokaz, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych spraw. W glebie występują trzy formy azotu. Forma amonowa, forma azotynowa oraz forma azotanowa. Najbardziej pożądaną dla kukurydzy formą azotu jest forma amonowa, ponieważ ma ładunek dodatni i wiąże się z kompleksem sorpcyjnym gleby. Mimo tego kukurydza bardzo łatwo ją asymiluje. Większość dostępnych na rynku nawozów mineralnych i organicznych zawiera głównie azot amonowy lub amidowy, który łatwo przekształca się w formę amonową. Forma amonowa niestety nie jest trwała. Bakterie w glebie bardzo szybko przekształcają azot amonowy w azot azotynowy, a następnie w azot azotanowy, mający ładunek ujemny. Kiedy azot ma ładunek ujemny, łatwo dochodzi do jego strat wskutek wypłukiwania i denitryfikacji. Największe straty azotu występują wiosną, kiedy są duże opady i wysoka temperatura. Denitryfikacja zależy od temperatury. Na przykład, jeśli temperatura wynosi od 15 do 30 stopni Celsjusza, azot przekształca się z formy dodatniej amonowej w formę ujemną azotanową w ciągu zaledwie 2 tygodni. Przygotowaliśmy doświadczenie, które pokazuje, jak zachowuje się w glebie azot z ładunkiem dodatnim oraz azot z ładunkiem ujemnym. Przypomnijmy, że forma amonowa jest formą azotu z ładunkiem dodatnim. Podobnie jak ten fuksjowy barwnik, który wlejemy teraz do cylindra z glebą. Kompleks sorpcyjny gleby posiada ładunek ujemny. Widzimy, że woda wylatująca na dole jest bezbarwna, czyli barwnik został związany przez glebę i zatrzymany w kompleksie sorpcyjnym. Podobnie jak azot amonowy, który też związany jest przez kompleks sorpcyjny gleby. Drugi cylinder pokazuje, jak zachowuje się w glebie azot azotanowy, czyli azot posiadający ładunek ujemny. Jego przykładem jest barwnik żółty, który wleję teraz do cylindra. Zobaczymy, co dzieje się z azotem posiadającym ładunek ujemny w glebie. Widać, że woda przechodzi przez glebę, nie tracąc żółtego zabarwienia i wypływa u dołu w tym kolorze, w którym wprowadziliśmy ją na początku. Czyli żółty barwnik nie został wchłonięty przez kompleks sorpcyjny. Ponieważ barwnik żółty ma ładunek ujemny, jest przez ten kompleks odpychany i podlega procesom wymywania. W ogóle nie łączy się z glebą, podobnie jak azot azotanowy, który posiada ładunek ujemny. Do ostatniego cylindra wprowadzamy oba zmieszane roztwory. Barwnik fuksjowy i barwnik żółty zmieszane ze sobą. Pokazuje nam to, jak zachowują się w glebie nawozy posiadające obie formy azotu, czyli azot z ładunkiem dodatnim i azot z ładunkiem ujemnym. Teraz wleję roztwór do cylindra. Możemy zaobserwować, że ciecz wypływająca z cylindra ma żółte zabarwienie, podobnie jak w przypadku, gdzie mieliśmy pokazane zachowanie formy azotu z ładunkiem ujemnym. Świadczy to o tym, że barwnik o zabarwieniu fuksjowym, posiadający ładunek dodatni, został związany przez kompleks sorpcyjny gleby, a barwnik posiadający ładunek ujemny, czyli barwnik żółty, podległ procesom wymywania. Czyli forma azotanowa została wymyta, a forma amonowa została związana przez kompleks sorpcyjny gleby. Niezależnie od tego, czy jako źródła azotu używa się roztworu saletrzano-mocznikowego, mocznika, saletry czy gnojowicy, należy jak najdłużej utrzymać azot w formie z ładunkiem dodatnim, czyli w formie amonowej. Stabilizator azotu N-LOK, spowalniając proces nitryfikacji, zapobiega przemianom stabilnej formy amonowej w azotanową, która bardzo szybko podlega stratom. Im dłużej uda się uchronić azot, tym silniejsze i zdrowsze będą rośliny. Dostępność azotu przez cały sezon wegetacyjny kukurydzy oznacza maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego, większą zdrowotność roślin, lepsze naturalne wysychanie roślin na polu, a co za tym idzie, większe zyski.